Siłowniki pneumatyczne mają szerokie zastosowanie. Sprawdzają się m.in. tam, gdzie siła ludzkich mięśni nie wystarczy do wprawienia w ruch przedmiotów, czy w sytuacjach, gdy potrzebny jest cykliczny ruch, np. w automatyce przemysłowej, przy liniach produkcyjnych lub maszynach do pakowania. Zasada ich działania polega na zamianie energii sprężonego powietrza na siłę mechaniczną. Sprężone powietrze dostarczane poprzez pokrywę przednią lub tylną powoduje ruch tłoczyska, wysuw i wsuw. Dziś zobaczymy, jak powstają siłowniki pneumatyczne. W tym celu odwiedziliśmy czołowego polskiego producenta, firmę Pneumat z Wrocławia. Podstawowe elementy, z których składa się siłownik pneumatyczny, to tuleja cylindrowa, tłoczysko, tłok, pokrywy przednia i tylna oraz elementy uszczelniające. Rodzaj stosowanego uszczelnienia zależny jest od tego, w jakich warunkach dany siłownik ma pracować. Przyjrzyjmy się, jak powstaje siłownik znormalizowany. Najpierw potrzebny jest profil, z którego zostanie wykonana tuleja cylindrowa. W tym modelu stosowane są profile aluminiowe z wykonanymi już otworami montażowymi oraz rowkami przygotowanymi dla czujnika położenia. Profil cięty jest na długość. Następnie fazowane są ostre krawędzie, które powstały w wyniku cięcia. Gwintowane są otwory montażowe. Teraz trzeba wykonać tłoczysko. Najczęściej stosowane są pręty ze stali nierdzewnej lub chromowanej. Wyznaczana jest odpowiednia długość. Siłownik może odznaczać się skokiem od 1 mm do nawet 3 metrów. Dalej w obrabiarce sterowanej numerycznie wyrównywana jest powierzchnia pręta. Na końcówkach wykonywane są gwinty. Frezowany jest czop pod klucz do tłoczyska. Po wykonaniu obróbki przychodzi czas na walcowanie. Za pomocą dwóch wałków powierzchnia tłoczyska jest ściskana. Proces walcowania pozwala nam na utwardzenie powierzchni zewnętrznej tłoczyska, co przekłada się na dłuższą żywotność siłownika. Dalej kompletowany jest zestaw potrzebny do montażu. Oprócz elementów wyprodukowanych w zakładzie, pobierane są także komponenty zamawiane u zewnętrznych dostawców, a więc pokrywy przednia i tylna, tłok oraz śruby. Za pomocą windy zestaw przekazywany jest do działu montażu. Prace montażowe odbywają się w odrębnym pomieszczeniu, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia gotowych urządzeń opiłkami z pierwszej fazy produkcji. Na początku tylna pokrywa przykręcana jest do tulei cylindrowej. Tłoczysko skręca się z tłokiem i umieszcza wewnątrz tulei. Następnie przykręcana jest pokrywa przednia. Gotowe siłowniki muszą przejść testy stabilności ciśnienia. Zastosowana technologia pozwala na wykrycie ewentualnych spadków z dokładnością do kilku milibar. Odpowiednia szczelność siłownika eliminuje straty energetyczne w instalacji sprężonego powietrza, do której zostanie podłączony. Na koniec drukowana jest etykieta produktu. Oprócz siłowników standardowych, w zakładzie produkowane są także urządzenia specjalne. Najczęściej są to siłowniki stosowane w starszych maszynach, których nie można już zamówić w sklepach. Wówczas pobierane są wymiary wzoru, na podstawie których projektuje się odpowiedni model. Na podstawie projektu przygotowywane są komponenty, z których finalnie zostanie złożony siłownik. Wszystkie wyprodukowane siłowniki są zabezpieczane przed ewentualnymi uszkodzeniami, jakie mogłyby powstać podczas transportu. Do magazynu przekazywane są za pomocą wózka samojezdnego AGV. Tutaj na podstawie zleceń ze sklepu internetowego przygotowywane są wysyłki. Za pomocą układnicy magazynowej automatycznie pobierane są zamówione komponenty, które następnie dostarczane są na stanowiska kompletacyjne. Średnio każdego dnia obsługiwanych jest około 250 zleceń.
czas realizacji od złożenia zamówienia do przekazania przesyłki klientowi wynosi 24 godziny. Szybka dostawa podzespołu do klienta pozwala uniknąć długich i często kosztownych przestojów. Siłowniki pneumatyczne produkowane w zakładzie we Wrocławiu trafiają do odbiorców w całej Polsce. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.